Witam Was serdecznie. Dzisiaj, jak obiecałam, po polsku filmik. Zrobimy skrzydła z PowerPole i Artstone. Tutaj pokazane są produkty. Do nich potrzebujemy też taką foremkę. Wszystkie produkty podlinkuję Wam pod filmem, także zajrzyjcie sobie do infoboxa. Tutaj przygotowałam już anioła, jak na poprzednim filmiku instruktażowym pojawiło się już, jak zamontować te skrzydła. Te skrzydła oklejamy taśmą i docinamy sobie na odpowiednią wielkość, ewentualnie kształt, jaki nam się podoba, i zaczynamy naszą pracę. Żeby przygotować mieszankę, oczywiście PowerPole, Artstone. Ja sobie wzięłam taki kubeczek po jogurcie, troszeczkę PowerPole i dosypujemy Artstone i wyrabiamy sobie masę. Ja troszeczkę taką mocniejszą masę wolę, żeby mi się do foremki nie kleiła, i potem jak przylepiam te piórka, to podklejam troszeczkę PowerPolem. I tu sobie wyrabiamy masę, żeby nam ten Artstone zniknął, znaczy się, żeby tego proszku nie było widać, zrobi się odpowiedni kolor. Ja tutaj pracuję z kolorem szarym, ale oczywiście, jeżeli potrzebujecie inny kolor, to robicie sobie tak, jak potrzebujecie. Troszeczkę zmienia się kolor przy kolorze białym, robi się taki trochę ivory, ale sobie zawsze potem przemaluję jeszcze raz PowerPolem i super te skrzydła wyglądają. Po 2-3 dniach są tak mocno utwardzone, że nam się nie przestają ruszać i możemy wysłać naszego anioła, ewentualnie sobie postawić i nic się temu nie stanie. I tutaj formujemy sobie listeczki z foremki. Ja sobie przygotowuję trochę listków, potem kleję, bo w międzyczasie PowerPole schnie szybko. Fajnie się układa materiał, schnie też szybko, więc nie musimy czekać nie wiadomo ile. W sumie nie potrzebujemy nawet suszarki, żeby poukładać materiał na naszym stelażu, na naszym aniołku albo jaką tam figurkę robimy. Super się układa. Nie jest wodnisty, jest emulsja, nie robi się nam taka szmata, jak to nieraz przy pracy z innymi utwardzaczami się zdarzało, więc muszę powiedzieć, że odkąd pracuję na PowerPolu, moja praca stała się przyjemniejsza, bo jak mówię, dużo lepiej się układa i szybciutko schnie. Nawet po 2-3 godzinach materiał staje się twardy, także możemy przystąpić potem do kolorowania, malowania. Przepraszam. Muszę Wam powiedzieć, że jestem tym produktem naprawdę pozytywnie zaskoczona. Szkoda, że tyle lat nie spróbowałam tego produktu. I tak jak mówię, dorabiamy sobie cały czas nowe listki, tak żeby nam to nie schło, wtedy one się stają mniej plastyczne, a tak możemy sobie jeszcze gdzieś tam coś pourywać, ponaciągać, palcem mocniej przykleić. Także ja sobie zawsze dorabiam, bo potem jak nam zostanie tych listków, to tylko będą się nadawały na jakąś płaską pracę, a jeżeli chcemy, żeby to miało taki wygląd przestrzenny, to już ich nie wykorzystamy. I tak jak Wam mówię, podklejam sobie zawsze troszeczkę preparatem, żeby to miało ręce i nogi. Układamy sobie tak, jak nam nasza fantazja podpowiada. Drugie skrzydełko robimy w odbiciu lustrzanym, także jeżeli nam te skrzydła patrzą do środka, to muszą z dwóch stron patrzeć do środka, a nie jedno oko na Maroko, a drugie na Kaukaz, jak to mówią, więc pracujemy w odbiciu lustrzanym. Zaraz to pokażę, nie będę robić całego drugiego skrzydła, ale Wam tylko pokażę, żebyście wiedziały, jak to wygląda. Tutaj na dole, jeżeli nam się robi już za grubo, odrywamy sobie kawałek i wyklejamy kawałkami tej masy, tymi naszymi odciskami, żeby po prostu
zachować niejako proporcje tego skrzydła, żeby na dole nie było strasznie grube. Także nie robimy za dużo odstępów między tymi piórkami, bo zrobią nam się potem dziury, które ewentualnie będziemy musieli wypchać masą. Robię troszeczkę, nakładam jedno na drugie, żeby mi się takie dziury nie porobiły. I tu właśnie ten moment, kiedy pokazuję, że to drugie piórko ma iść, no właściwie tu nie widać, ale zaraz będzie widać, ma iść do środka, mają się w środku spotykać. Tak samo jak robimy tylnią część skrzydeł, to obracamy sobie naszą pracę i patrzymy, w którym kierunku idą te piórka. I wtedy doklejamy tak samo właśnie w odbiciu lustrzanym, o teraz to widać, w odbiciu lustrzanym kleimy te piórka od tyłu, dociskamy, żeby nam się na połączeniu nie zrobiły dziury i przerwy, żebyśmy po prostu miały tą pracę spójną i zamkniętą. Także takie skrzydła, jeżeli jest duży anioł i duże skrzydła, to musicie uważać, bo te druty nam troszeczkę latają, ale jeżeli to wyschnie wszystko, będzie super trwałe i jedynie przy pracy troszeczkę mamy trudności, ale można sobie po prostu z tym poradzić. Pierwszy raz jest zawsze trudny. Także zapraszam Was na stronę PowerPol Polska, pod wideem zalinkuję Wam te produkty i także kanał Kasi z PowerPol Polska. Zapraszam Was i cieszymy się razem z Kasią, że możemy Wam zaprezentować możliwości PowerPolu. I będziemy się cieszyć także, jeżeli pojawicie się w naszej grupie. Grupę też podlinkuję pod wideo i będziecie nam pokazywać Wasze prace, bo jak PowerPol to oczywiście nie tylko anioły, to jest cała paleta mix media. Także czekamy na Was na grupie, pozdrawiamy Was. O, tutaj jeszcze widzicie z drugiej strony, pokazuję, że działamy w odbiciu lustrzanym. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam na następny filmik.